Jarku, czy sądzisz, że ta książka będzie w stanie postawić zaporę przeciwko propagandzie, która nadal szarga pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego i właściwie zakłamuje wszystko, co z tym tragicznym i bohaterskim wydarzeniem jest związane? Propaganda oczywiście jest dobra pod warunkiem, że głosi pewną prawdę. Z Powstaniem Warszawskim mamy do czynienia tak naprawdę z tą negatywną, tą złą i tą kłamliwą propagandą. Dlatego też doszedłem do wniosku, że cennym by było, żeby wydać książkę o tytule Mity Powstania Warszawskiego, która by poruszała właśnie takie moim zdaniem ważne i zapomniane mity związane z wybuchem powstania, ale też i z, może nie tyle, że przebiegiem, ale z pewnymi aspektami, które są w pewien sposób bagatelizowane, zapominane, albo przez lata komunistycznej propagandy były wywyższane i doprowadzane do pewnego piedestału. Tutaj bym dotknął na przykład udziału komunistów w Powstaniu Warszawskim, gdzie propaganda komunistyczna na przestrzeni lat prowadziła różnymi sposobami zakłamywanie tego. Propaganda komunistyczna dzieliła swoje działania na parę etapów. W pierwszym etapie, jeszcze jak wybuchło powstanie, to powstanie było kompletnie zamilczane. Mówiono, że w ogóle w Warszawie nic się nie dzieje, nie ma żadnego powstania. Kolejnym etapem to było po 1945 roku. Propaganda komunistyczna kreowała rzeczywistość tak, że to powstanie wybuchło właśnie z inspiracji Armii Ludowej, gdzie Armia Krajowa tak naprawdę przyłączyła się do tego powstania. Kolejny etap to było też w pewien sposób zamilczanie i zniekształcanie rzeczywistości. Było to pokazywanie, że to powstanie miało na celu przywrócenie sanacyjnej Polski, gdzie lud pracujący miast i wsi byłby w dalszym ucisku i co ciekawe właśnie, jeżeli chodzi o tą retorykę, sprowadzenie zachodnich korporacji do Polski. To wszystko sprowadzało się do tego, że chciano zabić pamięć o powstaniu i pamięć o tych powstańcach. Minęło 76 lat i ta propaganda nadal trwa. Które z tych mitów wydają się takie najgroźniejsze, najbardziej wyżerają pamięć młodzieży, dorosłych, dzieci, praktycznie nas wszystkich? Ja myślę, jeżeli chodzi o młodzież, zwłaszcza o młodzież i o osoby młode, takie nie o stricte osoby dorosłe, już powiedzmy, które mają tam 60-70 lat, to jest właśnie propaganda, która występuje w kinie. A mianowicie ludzie czytają mniej, ale za to oglądają więcej. Ty mogłeś być ofiarą tej propagandy i tak myślę, że troszeczkę byłeś. Ja oczywiście, że byłem, ponieważ za moich czasów to wszyscy moi rówieśnicy oglądali serial Cztery pancerni i pies. Miałeś wtedy ile lat? Nie pamiętam, gdzieś jakieś 8 lat czy 7, kiedy pierwszy raz obejrzałem któryś z tych odcinków tego serialu i bardzo mnie ciekawiło, jak jest właśnie pokazany ten motyw Powstania Warszawskiego i wtedy pamiętam, że jest to, że na początku jest bitwa pod Studzianką, gdzie rzeczywiście były ciężkie walki z Niemcami, gdzie walczyła dywizja Hermann Göring, pancerno-spadochronowa. I potem jest pokazane już ten wrzesień, kiedy te czołgi razem z Sowietami jadą na Pragę, walczą na Pradze i już wjeżdżają, walczą z Niemcami. I już ten czołg wjeżdża na ten most, gdzie po drugiej stronie trwa powstanie i zostaje trafiony przez niemiecki pocisk. To takie symboliczne. Oni szli, jechali, przedzierali się i na... Ale akurat w tym momencie nie byli w stanie pokonać Niemców. Przez cały serial jest pokazane to, że Niemcy byli w pewien sposób można powiedzieć, że głupi, tak? Oni byli oszukiwani przez tych Polaków z tego czołgu, a tutaj nagle ten Niemiec postawił tamę i nie można było się przez nią przebić. Tutaj doprowadzono do pewnego zabiegu. Z jednej strony trzeba było w jakiś sposób pokazać to powstanie, a z drugiej sposób nie można było pokazać tej rzeczywistości, jaka była naprawdę. Dlatego też pokazano, że Sowieci chcieli pomóc, że wykonali to natarcie, zdobyto tą Pragę. Oczywiście to był już wrzesień, a nie sierpień, ale czołg został trafiony, a ci żołnierze polscy trafili do szpitala na pół roku, co też jest bardzo ciekawe. Pokazać, co się działo przez te pół roku. No tak, dokładnie. To, co jest takie symptomatyczne w tym, to
nie jest pokazana armia krajowa, która walczy razem z Sowietami o Pragę, a walczyła, tylko jest pokazana ludność cywilna, która włącza się do tej walki. Zrobiono to po to, żeby znowuż ukryć to, że armia krajowa no, rzeczywiście walczyła, ale tak naprawdę walczyła w Powstaniu Warszawskim. Dlatego też no, tutaj można było się nabrać, jednak fakty, propaganda komunistyczna w przestrzeni lat próbowała ukryć wiele rzeczy, ale nie dało się tak naprawdę zakłamać tej rzeczywistości powstańczej do końca. Ale co jest ciekawe, to jest motyw Narodowych Sił Zbrojnych. Może o tym trzeba powiedzieć, bo tutaj jest poruszony też w jednym z rozdziałów udział Narodowych Sił Zbrojnych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, którą szczególnie czytelnikom bym polecił, to jest taka klasyczna sprawa, rozdział 6, gdzie syn bohatera Powstania Warszawskiego, można powiedzieć, sam pokazał, jak można się z tą propagandą rozprawić. Ale może najpierw do tych Narodowych Sił Zbrojnych. Z Narodowymi Siłami Zbrojnymi był ten problem, że one były już skazane na infamię od samego początku powstania. Powstania jako organizacji zbrojnej. I jeżeli chodzi już o samo Powstanie Warszawskie, to Narodowe Siły Zbrojne brały w nim udział w liczebności paru tysięcy żołnierzy. W porównaniu z Armią Ludową, która no, udało się dostać do dokumentów, ale to było dosłownie, nie mówię już z wszystkim, bo nie mówimy o samych jednostkach bojowych, to było paręset osób. I jeżeli chodzi o Narodowe Siły Zbrojne, pamięć od nich miała być zapomniana. Ich miało nie być, a jak są, to byli przedstawieni jako bandyci, jako kolaboranci niemieccy, jako osoby, które wprowadzały pewien zamęt między organizacjami zbrojnymi niepodległościowymi. Jako bandyci byli również przedstawiani żołnierze Armii Krajowej i konkretnie kapitan Hall. No właśnie, sprawa... I to jest taki no, wręcz kliniczny przykład, kiedy jego syn sam postanowił przekazać prawdę o tym wszystkim, co się działo i rozprawić się z oskarżeniami dotyczącymi jego ojca. To się udało dzięki, między innymi dzięki książce, którą wydał pan Jacek Stykowski. I wcześniej Leszek Żebrowski. No a teraz tutaj też jest o tym wspomniane. Tak, jest to jeden, jest bardzo, znaczy propagandę można podzielić wobec Powstania Warszawskiego, można podzielić na dwa etapy. To była propaganda komunistyczna przed 1989 do 1989 roku i to, co się działo po. I jak po 1989 roku wychodziło bardzo dużo książek, które w pewien sposób pokazywały to, jak wyglądały walki komunistów, jak wyglądały walki na przykład na przedmieściach Warszawy, bo to też jest ciekawe, to będzie osobne nagranie na temat tej bitwy na przedmościach Warszawy. Tak, po 1989 roku dochodzi kolejna propaganda pewnych środowisk, które miały na celu pokazanie powstańców jako zwykłych bandytów. Oczywiście jest opowiedziane, że powstańcy byli w porządku, tak, ale były jednostki, był ten element bandycki, który zajmował się mordowaniem i to jest tutaj, niestety znowuż będziemy musieli dotykać bardzo modnej sprawy, mianowicie mordu Żydów. Jacek Stykowski, syn kapitana Hala, syn bohatera Powstania Warszawskiego, rozpoczął w pewien sposób taką swoją prywatną wendetę wobec tych, którzy oczerniali jego i jego żołnierzy za to, że miało dojść do mordu na Woli podczas Powstania Warszawskiego na ludności żydowskiej. Tam się nic nie zgadza. Potem, jeżeli spojrzeć fakty, które przytacza pan Jacek Stykowski, to tam po prostu żaden wątek się nie broni. To zostało przedstawione na podstawie artykułu Adama Michnika i Michała Cichego, który w pewien sposób miał pokazać, że, tak jak już wcześniej wspomniałem, że co prawda powstańcy walczyli dzielnie, ale były te elementy i tutaj skupili się właśnie na kwestii mordów na ludności, żydowskiej ludności cywilnej. Też żołnierzach pochodzenia żydowskiego, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Przedstawiono ileś różnych przykładów tego, że dochodziło albo do morderstw, albo do próby zastrzelenia, zamordowania. Często towarzyszy broni osób, które były na barykadzie i ci jakowcy mieli strzelać do nich w plecy. Może wymieńmy kolejnych współautorów, bo ty jako pomysłodawca tej książki i wydawca i autor, powiedzmy, główny, tak, zaprosiłeś do współpracy znawców poszczególnych tematów. Może po kolei powiesz,
Z kim tutaj czytelnicy się spotkają? Książka zaczyna się od mojego wywiadu z panem Stanisławem Michalkiewiczem, gdzie w pewien sposób pokazujemy te tło takie historyczne tego, jak doszło do wybuchu powstania. Nie ma w tej książce specjalnie pokazanej kwestii dotyczącej samej decyzji wybuchu, ale pan Stanisław Michalkiewicz w tym wywiadzie przedstawia pewne tło tej sytuacji międzynarodowej oraz to, jak wyglądała propaganda komunistyczna przez lata wobec Powstania Warszawskiego, ale też przedstawia różne strony, bo wobec powstania są apologeci Powstania Warszawskiego, ale są też przeciwnicy Powstania Warszawskiego, uważający, że samo Powstanie Warszawskie było błędem, ale też jest przedstawiona strona komunistyczna, która zasadniczo z Amblok mówiła, że tak, powstanie było wymierzone przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Jest wywiad z panem Wojtkiem Zaleskim, który zajmuje się taktyką, strategią i tworzeniem gier wojskowych. Jest ekspertem od spraw wojskowości, zresztą jest zapraszany przez wojsko na prowadzenie wykładów dotyczących prowadzenia kampanii. I tutaj poruszyliśmy kwestię mało znanej bitwy pod Okuniewem, która była prawdopodobnie jedną z największych bitw pancernych na pewno w Polsce, jak nie podczas całej II wojny światowej, gdzie doszło... Mało jest o tym zmianek. Mało, bo Rosjanie nie przyznają się do tego, że oni przegrali tą bitwę i oni w swoich materiałach historycznych omijają tą bitwę. Ze strony niemieckiej pojawiają się pewne publikacje, ale co ciekawe, no, mieliśmy do czynienia z bitwą, która w przeciągu około 10 dni doszło do starcia 1000 czołgów z obu stron, nie licząc i dział samobieżnych, pojazdów, niszczycieli czołgów. I tutaj doszło do wielkiej, tak zwanej, można powiedzieć, że masakry, ponieważ no, ze strony niemieckiej było aż 5 dywizji pancernych, w tym 3 dywizje pancerne SS. Takie skupisko zdarzało się bardzo rzadko na froncie wschodnim. I tutaj poruszana jest właśnie sprawa tego, jak doszło, jaki był przebieg tej bitwy po poszczególnych dniach. I jak co jest, Warszawa czekała na jak Warszawa czekała, wynik tej bitwy. No bo jak wiemy, jest mit tych właśnie czołgów na Pradze, skąd one się miały wziąć. Czy one w ogóle mogły się wziąć. I też jest poruszane w tym wywiadzie kwestia dotycząca tego, czy Sowieci rzeczywiście mogli pójść za Wisłę, iść dalej w kierunku, bo to też są takie zdania. Czy pozwolili Rokossowskiemu uderzać, czy go... No tutaj już nie będę wchodził jakby w pewne szczegóły dotyczące, bo to wszystko będzie w tym wywiadzie, ale ja myślę, że to jest pewne nowe spojrzenie na tą całą sprawę i dość w pewien sposób oryginalne. A rozdział trzeci? No i mamy tutaj wywiad z Przemysławem Czyżewskim, on jest ekspertem od spraw narodowych sił zbrojnych, zresztą on przeprowadza takie rajdy po miejscach pamięci, gdzie NSZ-owcy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Jest rozmowa z Ireneuszem Lisiakiem, który jest ekspertem od spraw relacji polsko-żydowskich, jest autorem na przykład takiej głośnej książki jak Żydowscy kolaboranci Hitlera i on w tej książce obala też te argumenty, też te tezy, które były wysuwane przez Cichego Michnika, a potem powielane przez kolejnych historyków. Ważnym w tym wywiadzie jest to, że pan Ireneusz Lisiak podchodził w sposób taki całościowo do tej sytuacji w Warszawie, bo ta historia tak naprawdę zaczyna się jeszcze przed 1939 rokiem, które dotyczy specyfiki tego miasta, specyfiki tego, jakie wyglądały relacje polsko-żydowskie jeszcze przed wojną, później w czasie wojny. Jest poruszana tutaj kwestia dotycząca powstania w samym getcie warszawskim, która jest no, bardzo ważna w kwestii całej propagandy i tego, jak się to budowało, bo ja tylko napomknę, że bodajże w 1943 roku w Moskwie wyszła książka, która opisywała, że powstanie w getcie warszawskim stworzyło drugi front na zachodzie, front na zachodzie alianci nie zrobili wtedy, ale tutaj, właśnie w Warszawie, tworzy się w ten drugi front, który wiąże ileś dywizji niemieckich w Warszawie i odciąża front wschodni. No do takich sytuacji, takie sytuacje były. I jest rozmowa właśnie twoja ze mną.
jedną, która dotyczy tej propagandy udziału komunistów w samym powstaniu oraz samej propagandy, która występuje. Dzieł popkultury. Dzieł popkultury, tak. Jest ich parę i są na pewno bardzo ciekawe. Ja zachęcam wszystkich, którzy oglądają to, żeby jednak poczytali trochę historii, bo w tym momencie trochę ten obraz, który jest tam przedstawiany, się zniekształci pozytywnie, ponieważ będziemy wiedzieli, że no tak, tutaj jest podana nieprawda, albo tutaj nie mogło dojść do takiej sytuacji. O rozdziale szóstym już mówiliśmy o panu Jacku Stykowskim, tak. Rozprawa pana Jacka Stykowskiego, rozdział siódmy, taki załącznik, dokumenty, czyli krótko mówiąc, komuniści mieli swój własny plan na powstanie w Warszawie, ale to może już odeślemy czytelników do... Tak. Komuniści sporządzili swój własny plan, który miał polegać na tym, że w wypadku wybuchu powstania oni przejmują kluczowe miejsca strategiczne w Warszawie, no i dokonują morderstw na dowództwie Armii Krajowej. I wyraźnie mamy tutaj napisane tom pierwszy, bo w tomie drugim będziemy się skupiali głównie na tematyce takiej stricte walk powstańczych, czyli na przykład będą udział Azerów w powstaniu warszawskim, bo nie wiem, Państwo może nie wiedzą, ale Azerowie mają swoją tablicę na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, czy czołgi w powstaniu warszawskim, czy też udział jednostek rosyjskich w powstaniu warszawskim. Żeby tak pobudzić ciekawość, to dwóch Azerów ma swoją tablicę. Tak, a poza tym służył pułk azerski, tylko po stronie niemieckiej. Ale to będzie to już w drugim tomie. Także premiera 1 sierpnia odbędzie przed 1 się... sierpnia, tak. Premiera będzie 31 lipca w Warszawie w siedzibie wydawnictwa na Tenisowej 8. Zapraszam. Dziękuję. Hej wszystkim, chciałbym Was zaprosić 31 lipca do siedziby wydawnictwa Kapital na ulicę Tenisową 8, gdzie przy okazji wydania książki Mity Powstania Warszawskiego będziecie Państwo mogli przyjść do nas i uzyskać autografy od autorów tej książki, czyli od pana Stanisława Michalkiewicza, Jacka Stykowskiego, Przemysława Czyżewskiego, Wojtka Zaleskiego oraz ode mnie. Zapraszam jeszcze raz, 31 lipca, godzina 17 do godziny 19, Tenisowa 8, siedziba wydawnictwa Kapital.